Cześć, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj mam dla Was poradnik do podziemi z 2023 roku. Dokładnie tak, po prawie 3 latach robimy sobie odświeżenie tego poradnika do podziemi. No i będzie to chyba jeden z ostatnich poradników, jeżeli chodzi o te aktualizacje, które ostatnio się pojawiają na kanale. No bo wiadomo, lecieliśmy sobie od tak naprawdę początku rozwoju postaci, że tak powiem, czyli jakaś twierdza, potem wiedźma, kowal, zarządca areny, no i teraz mamy podziemie. No i nagraliśmy te zaktualizacje poradniki chyba do wszystkiego co tak jak wspomniałem odblokowujemy po drodze wraz właśnie z rozwojem postaci wraz tam z wbijaniem kolejnych poziomów więc po prostu możecie pisać w komentarzu co wy byście chcieli jeszcze zobaczyć jaki poradnik powinienem zaktualizować no a ja na ten moment myślę że to już będzie ostatni ale to wszystko zależy od was także po prostu piszcie w komentarzu żeby tutaj bardzo nie przedłużać na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół klikajcie to kciuka będzie mi bardzo bardzo miło subskrybujcie z dzwonem jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie tak jak wspomniałem, pisać komentarze, jaki jeszcze poradnik powinienem zaktualizować, co byście chcieli zobaczyć, jak to generalnie z Waszej perspektywy wygląda. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać i przede wszystkim jak zdobyć podziemia. Podziemia możemy zdobyć, jak spełnimy kilka warunków. Jakie to są warunki? Już oczywiście mówię, przede wszystkim kopalnia klejnotów na poziomie 10, żeby tutaj wykonać Kopać serce do podziemi, które kopiemy właśnie w kopalni klejnotów, no to ta kopalnia musi być na poziomie 10. Jeżeli chodzi o drugi wymóg, to jest odblokowana wieża. Tutaj Wam już pokazuję na innym koncie, na którym mam niski level. Zobaczcie, żeby odblokować wieżę to musimy mieć poziom 125 no i musimy ukończyć pierwszych 9 lochów w strefie światła no i teraz tak, jeżeli jesteśmy jakimś mocnym grzybiarzem jeżeli bardzo ciśniemy w pierwsze dni serwera to może się zdarzyć tak, że ukończymy tych pierwszych 9 lochów ale jeszcze nie będziemy mieli odblokowanej wieży bo na przykład będziemy mieli jakiś poziom, nie wiem, 120, 122, coś takiego no a wieża, żeby tą wieżę odblokować musimy mieć poziom 125 więc to jest bardzo istotne i to są tak na dobrą sprawę dwa wymogi które musimy mieć, żeby móc wydropić to serce do podziemi. Czyli tutaj odblokowana wieża, co za tym idzie poziom 125 postaci ukończonych pierwszych 9 lochów w strefie światła, no i kopalnia klejnotów na poziomie 10. Jeżeli chodzi o ukończenie pierwszych 9 lochów w strefie światła, to oczywiście musimy mieć wszystkie te pierwszych 9 lochów zamknięte, totalnie wyczyszczone, żeby tutaj była jasność, dlatego że często się zdarza tak w ogóle, że mamy tutaj wiadomo, w 9 lochu mamy to swoje lustrzane odbić które ubijamy dość szybko. No a w lochu ósmym mamy bodajże maszynę do zabijania, ona się chyba tak nazywa. No i z nią czasem się troszeczkę męczymy. Więc może się zdarzyć tak, że loch dziewiąty mamy już zamknięty, no a loch ósmy mamy w dalszym ciągu otwarty i stoimy na dziesiątym przeciwniku, tak oczywiście być nie może. Musimy tych pierwszych dziewięć lochów zamknąć w całości, w 100% wyczyścić, żeby te warunki tak jak wspomniałem spełnić. No i dobra, jeżeli chodzi o wydropienie tego serca do podziemi, to musi być kopalnia klejnotów na poziomie 10, to co już powiedziałem. Nie ma na to 100% od razu, nie ma 100% szans na drop. Nawet jak już spełnimy te wymogi, które tam musimy spełnić, żeby po prostu to serce nam poleciało, to nie ma na to 100%. Może nam polecieć za pierwszym kopaniem, może nam polecieć za trzecim, a może nam polecieć nawet za dziesiątym. Więc ja kiedyś słyszałem w ogóle, tylko to jest taka bardziej plotka, że na wykopanie tego serca jest 33%, ale nie wiem szczerze mówiąc, czy. Tak faktycznie jest. To jest tylko taka, tak jak wspomniałem, plotka. Nie wiadomo, jak to ogólnie wygląda. Tak czy inaczej, no, nie ma na to 100% szans, więc się tutaj nie załamujcie, jak wam nie leci, powiedzmy, nie wiem, 4 kopania z rzędu albo 5, albo i więcej, bo y, może być różnie na Waszej postaci. Y, dobrze, jeżeli chodzi, akurat mi pies zaczął szczekać w tle. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Y, jeżeli chodzi jeszcze o tutaj co powinienem dodać więcej to przede wszystkim tak jeżeli jesteście graczem free to play to musicie tak to mniej więcej zgrać żeby wraz z tymi z tym zamknięciem pierwszych 9 lochów również postawić tą kopalnię na poziom 10 wiadomo jak grzybicie jak tam jakoś więcej grzybków wydajecie na postać no to wtedy no skipniecie to sobie po prostu te pierwsze budynki w twierdzy nie są jakieś kosztowne jeżeli chodzi o skipy więc jak ukończycie tych pierwszych 9 lochów to skipnie tą kopalnię jak już będziecie mieli surki na poziom 10 no i zaczniecie kopać to serce natomiast jeżeli tak jak wspomniałem gracie free to play to pamiętajcie żeby to tak sobie fajnie skąbić żeby po prostu mniej więcej bo wiadomo nie uda się zazwyczaj idealnie mniej więcej żeby na zamknięcie tych pierwszych 9 lochów na odblokowanie tej wieży tutaj postawić tą kopalnię na poziom 10 żeby po prostu od razu móc kopać i móc zdobyć to serce po ziemi od razu tak jak powiedziałem a nie tam czekać dlatego że na przykład kopalnie macie dopiero na poziomie drugim, trzecim, albo coś takiego, więc to też jest ważne. Kiedy ja bym polecał to zacząć budować? Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że tak jakoś na jakimś, nie wiem, osiemdziesiątym poziomie, 90. może coś takiego. Jak oglądaliście poradnik do twierdzy, ten nowy, to wiecie, ile tam się wszystko buduje i tak dalej, więc możecie to sobie jakoś mniej więcej obliczyć. No i co, tyle jeżeli o to chodzi takie tutaj mamy informacje jak to podziemie odblokować jak wejść do podziemia bo to też może kogoś ciekawić jeżeli chodzi o wejście do podziemia to tak albo tutaj klikamy dwa razy na zakładkę twierdzy jak jesteśmy raz twierdzy to potem drugi raz i nas przenosi do podziemi albo ewentualnie możemy kliknąć tą monetkę w prawym dolnym rogu i również nas do tych podziemi przeniesie kolejna sprawa jeszcze odnośnie odblokowania to gdy już odblokujemy to podziemie gdy już tutaj nam poleci to serce to serce to jest w ogóle no wiadomo je tak jak zwykły klejnot. Tu myślę, że nie ma filozofii. No, i jak nam się ono wykopie, to jest takie czerwone, charakterystyczne. Będziecie wiedzieć o co chodzi. Jak nam się ono tutaj już wykopie, to będziemy je mieli w ekwipunku. Możemy sobie to serce przenieść na naszą postać i wtedy to podziemie nam się pokaże. Wtedy będziemy mogli do tego podziemia wejść. Więc no, tu chyba nie ma jakiejś dużej filozofii. Jeżeli chodzi o koło, który, o którym zacząłem mówić, tak zwane koło 2.0, to leci nam ono od razu, jak tylko odblokujemy podziem. Ziemia z pierwszej misji, czyli tak odblokowywujemy podziemia, leci nam to serce przeciągamy je na naszą postać, już tutaj możemy wejść do podziemi, mamy to odblokowane. No i wtedy kolejna misja, pierwsza lepsza, którą zrobimy, da nam tak zwane koło 2.0. Ono nam się również pojawi w ekwipunku. Tutaj sobie je będziemy mogli przenieść na postać, no i dzięki temu. Będziemy mieli tak zwane nowe koło. Tak jak powiedziałem, to się nazywa koło 2.0. Co ona nam tutaj daje? Przede wszystkim usuwa jakieś useless rzeczy, które nam są już na tym etapie niepotrzebne. No, a dodaje nam, jak widzicie, jakieś dusze, jakieś tutaj kryształy do kowala, jedzonka i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, zdecydowanie takie bardziej useful rzeczy dla naszej postaci. No i chyba tyle. Chyba wszystko powiedziałem. To, co powinienem powiedzieć, także, no, odblokowanie tego podziemia dla niektórych jest dość skomplikowane. Bardzo bardzo często widziałem, że tam nie zgraliście tej kopalni, żeby to już mieć zbudowane, jak już możecie to serce odblokować. No i generalnie jakieś tam problemy z tym były, więc tutaj odpowiadam. No a my chyba teraz możemy przejść do kolejnego rozdziału, czyli za co odpowiedzialny jest każdy budynek. Generalnie tak, podziemie to jest taka twierdza pod ziemią, że tak powiem. Nie wiem, czy mogę tak to porównać, no ale jak widzicie, schemat jest bardzo podobny. Również mamy jakieś budynki, mamy budynki, które coś nam tam dają. Każdy budynek daje oczywiście co innego. W twierdzy tutaj mamy budynki, które dają expa, dają tam jakieś dodatkowe miejsce w plecaku, klejnoty. No a w podziemiu mamy na przykład kopalnię złota, które nam daje golda. Mamy trenera, który ma, który nam daje premię do krytycznego ciosu. Mamy traktor, który nam daje duszę i tak dalej, i tak dalej, Więc mówię, schemat jest bardzo podobny. No i to jest taka twierdza pod ziemią, że tak powiem. No i dobra, jeżeli chodzi tutaj o to, za co odpowiedzialny jest każdy budynek, to muszę wam zacząć od serca, no bo serce to jest główny budynek. W ogóle tak, jeżeli chodzi o budynki, to od razu wam tutaj powiem, bo to nie jest skomplikowane. Wszystkie z wyjątkiem kopalni złota możemy budować do poziomu 15. Jak już sobie wszystkie zbudujemy na poziom 15, to wtedy możemy dalej lecieć kopalnie złota, bo to nie jest tak, że na przykład powiedzmy, no tak jak mamy w twierdzy, że zbudujemy twierdzę na poziom 20, i tą kopalnię klejnotów możemy już lecieć na poziom nawet i setny, bez budowania tutaj żadnych innych, no jak widzicie, budynków, no nie? Ja na przykład tutaj mam koszary na trójce, mam jakieś fortyfikacje na jedynce, na no kopalnie już sobie lecę do poziomu setnego. Tutaj tak to nie działa, tutaj jeżeli chodzi o kopalnię złota, to dopiero po wbiciu wszystkich budynków na poziom 15 możemy tą kopalnię lecieć dalej do poziomu setnego. I to jest poziom maksymalny, tu Wam od razu powiem, więc to jest delikatna różnica, ale dobra, lecimy. Serce ciemności, co to jest? To jest główny budynek tak na dobrą sprawę. No i on w sumie nic nam tak na dobrą sprawę nie zmienia, dlatego że serce ciemności to jest taka twierdza, tylko jest po prostu bardziej useless, dlatego że serce oczywiście odpowiada za to, do którego poziomu możemy inne budynki ulepszać, czyli na przykład jak mamy serce na poziomie 13, no to tutaj trenera nie ulepszymy na 14. To serce musi być najwyższe, że tak powiem. No ale na przykład jeżeli chodzi o ilość dusz, które pozyskujemy z jakichś tam paczek z eventu, z jakiegoś koła, z jakichś kostek, to za to odpowiada ekstraktor dusz, czyli tak zwany traktor. To też jest, no myślę, że bardzo istotne. Dlatego że y, dużo osób się myli, dużo osób myśli, że to jest tak jak twierdzy, y, że tutaj główny budynek właśnie odpowiada za to, ile tam y, tych y, no tych paczek po prostu dostajemy. Y, no a tutaj nie, tutaj serce, tak jak wspomniałem, jest dość mocno useless, po prostu jest, bo jest jako główny budynek. Y, no ale ile dostajemy surowców zależy od ekstraktora, ale to myślę, że bardziej wytłumaczę w jednym z kolejnych rozdziałów. Y, dobrze, więc serce po prostu jest głównym budynkiem. Y, jak widzicie, mamy napisane, że to od niego zależy maksymalny możliwy poziom pozostałych budowli, i tak na dobrą sprawę tyle. Jeżeli chodzi o kolejny ważny budynek, będę tutaj mówił: Może od powiedzmy najważniejszego do najmniej ważnego. Może tak zrobimy. Kolejnym jest ekstraktor dusz. No, i ekstraktor dusz, jak widzicie no on nam oprócz tego, że produkuje te dusze, czyli to co mamy na przykład tutaj w kamieniołomie i chacie drwala no to z ekstraktora mamy te dusze one nam się cały czas produkują, możemy tutaj odbierać, no i on również jest, zresztą tu mamy też napisane ekstraktor pozyskuje dusze z poległych bohaterów jego poziom ma wpływ na szybkość pozyskiwanych dusz i pojemność składu dusz, regularnie odbieraj dusze czyli tu mamy napisane, że traktor im mamy wyższy poziom tym mamy tutaj większy limit tych dusz natomiast limit jest, no praktycznie bez limitu tu wiadomo, teraz mamy 162,5 miliona, ale jak wskoczymy ponad ten limit, to jedyne, czego nie możemy robić, to tutaj odbierać dusz z traktora, a możemy sobie w dalszym ciągu pozyskiwać te dusze z innych źródeł, do czego później przejdę. Więc, no, traktor jest odpowiedzialny właśnie za ten limit to pierwsza sprawa. No, a druga sprawa traktor jest również odpowiedzialny za to, ile dostajemy dusz z jakichś paczek, z koła, z kostek i tak dalej. Nie? Więc, no, mówię, traktor myślę, że naprawdę ważny. Um... tutaj budynek, dalej lecimy teraz mamy trenera gladiatora trener gladiator jak widzicie jest, gladiator szkoli twoją postać kompanów oraz pupile w celu zwiększenia obrażeń ciosu krytycznego i dokładnie mamy tutaj napisane premia do krytycznego ciosu plus 75% każdy jeden poziom trenera gladiatora daje nam plus 5% do krytycznego ciosu, czyli wiadomo no jak mamy na poziomie 15, jak ja w tym momencie to mam maksymalnie 15, to mam maksymalnie 75 5% tej premii do krytycznego ciosu i to działa na naszą postać, to działa również na tutaj walki w pupilach, na środowiska przede wszystkim, co już mówiłem w poradniku do pupili no i to działa również tutaj na naszych pachołków, którzy walczą z nami w wieży, w wieży czy też strefie mroku. Dobrze, lecimy dalej, teraz mamy przygodomat. Przygodomat, o co tutaj chodzi, bo o to też masa osób pyta. Generalnie tak, przygodomat to jest taki budynek, że tak powiem który może przechowywać naszą awanturniczość. Awanturniczość, czyli oczywiście tutaj to, ten pasek na dole, jakbym teraz nie miał warty, to bym Wam pokazał. No i on może ją przechowywać. I teraz tak, jeżeli chodzi o przygodomat, jak to działa? Tu może sobie odbiorę, żeby Wam pokazać. No i zobaczcie, o północy wehikuł czasu gromadzi niewykorzystaną przez Ciebie awanturniczość. Wypełnij go grzybami, aby zgromadzić jej jeszcze więcej. O co chodzi z używaniem grzybków na przygodomat? Przykładowo załaduję tutaj sobie, nie wiem, powiedzmy 5 grzyb, dla testu, jak widzicie, mam tu napisane zapas 5. Czyli oprócz tej awki, której bym danego dnia nie złożył, czyli tej stówki, którą dostajemy no po prostu za darmo, codziennie o północy. To ten przygodomat zgromadziłby jeszcze kolejne 100 awki za te 5 piwek. Bo wiadomo, jedno piwko, jedno wypełnienie tego przygodomatu to jest tak jakby 20 awki. Więc no, przygodomat jest taką, można powiedzieć, no taką, takim budynkiem awaryjnym, jeżeli by się zdarzyło, że nie zrobimy awki na swojej postaci. Jeżeli by się zdarzyło, że zapomnimy, że coś tam nam wypadnie, i tak dalej, to ta awka przynajmniej trafi do tego przygodomatu. Natomiast co jest bardzo istotne. Przede wszystkim tak Przygodomat daje nam misję losowo Czyli nie możemy sobie wybrać jak robimy mawkę normalnie to wybieramy czy gramy pod EXPA, czy gramy pod Golda jak to wygląda w przygodomacie jakbyśmy musieli odebrać tą niewykorzystaną mawkę to ten przygodomat no, dobiera nam je losowo trochę dam nam na EXPA, trochę na Golda, trochę jakieś pomieszane więc no, jest to nieopłacalne, oprócz tego jeszcze przygodomat no, nie, jak odbieramy tą mawkę z przygodomatu to nie dostajemy żadnych jedzonek do pupili nie dostajemy, nie wiem, jakiegoś tam powiedzmy bonusu z eventów, jakiś tam paczek, jeżeli jest dany event. No, ogólnie się to nie opłaca. Ogólnie jest to taka ostateczność, awaryjność, nie ma co na tym polegać, bo bardzo dużo tracimy. Musimy pamiętać, że na odbieranie przygodomatu, czyli na odbieranie, na odbieranie tutaj awki z przygodomatu, awanturniczości, wpływ ma przede wszystkim nasz ekwipunek, czyli jak chcemy to odebrać, to musimy założyć sobie kudawki no i wpływ ma nasz wierzchowiec, więc musimy tutaj mieć wykupionego wierzchowca takiego, na którym na co dzień którego na co dzień używamy i dopiero wtedy możemy odebrać tę awanturniczość. Yy, więc mówię, to jest taka rzecz awaryjna. Bo też mnie dużo osób pyta jak tutaj w ogóle o co chodzi z tym przygodomatem, czemu tu można grzyby dawać i tak dalej Tego nie polecam robić, polecam sobie robić awkę ręcznie jest to o wiele lepsze dla postaci no ale oprócz tego że ten przygodomat gromadzi niewykorzystaną awkę to jeszcze daje nam coś od siebie Daje nam codziennie o północy troszeczkę dodatkowe jawki od siebie i w zależności na jakim go mamy poziomie to tyle tej jawki nam daje Czyli na przykład tutaj jak mamy go na poziomie 15 to codziennie dostaje z niego gratisowe że tak powiem 20 punktów awanturniczości, zresztą widzieliście przed momentem, jak sobie te 20 awki tutaj odebrałem. Yy, więc, no, tak to wygląda: im mamy wyższy poziom tego przygodomatu, tym tej gratisowej awki on nam daje więcej. Yy, odsyłam do w ogóle linków w przypiętym komentarzu pod tym filmem. To będzie pierwszy link do SF Poradnika. Yy, tam będziecie sobie mogli: to będzie od razu z odnośnikiem do podziemia. Yy, no i tam będziecie sobie mogli wszystkie takie szczegóły tych budynków zobaczyć. Będziecie też mieli jakieś koszty budynków i tak dalej, ale do tego. um Też myślę, że zaraz przejdę. Dobrze, i tak to po prostu wygląda. Zresztą mamy tutaj również napisany bonus swoją drogą. Czyli po prostu bonus, ile tego, tej bonusowej awki jesteśmy w stanie dostać na danym poziomie przygodomatu. No i co? I tyle. Tak to ogólnie wygląda z przygodomatem. Lecimy dalej. Mamy kopalnię złota, która nam, jak widzicie, produkuje golda. Teraz mamy event, więc ja mam 50% więcej zbieranego złota. Bez eventu wiadomo, tego nie ma. Bez eventu golda. Natomiast kopalnia na samym początku może Wam się wydawać useless, bo to będzie mało złota, nie będzie to jakieś przełomowe. No ale im mamy wyższy poziom postaci i mamy tą kopalnię na wyższym poziomie, to tego golda lecą naprawdę dziesiątki, jak nie setki milionów. No i dzięki takiej kopalni na wyższym poziomie już możemy kilka ładnych statystyk dziennie sobie dostać. Więc ta kopalnia na późniejszym etapie gry jest bardzo, bardzo ważna. Dobrze, czego Wam jeszcze nie powiedziałem? Mamy komnatę tortur. Jak widzimy. Każde ulepszenie kopalni tortur zwiększa ilość dusz, jaką możesz pozyskać z poległych bohaterów o 10%. No i mamy tu od razu napisane, że maksymalnie 2 311 000 dusz na bohatera. Za bohatera tu chyba powinno być na poziomie 508, ale do tego zaraz przejdę, jak będę Wam omawiał, jak pozyskiwać dusze do tutaj właśnie twierdzy, bo taki rozdział również będzie. Teraz mamy event dusz, więc również mamy dopisek, że dostajemy dwa razy więcej dusz podczas wabienia bohaterów. Dalej mamy władcę, i tutaj ogólnie może podepnę trzy budynki: dlatego, że podepnę sobie władcę, podepnę sobie siedlisko troli, i podepnę sobie siedlisko goblinów. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o trolle i gobliny, to, jest, to są naprawdę useless budynki, które budujemy tak na dobrą sprawę dopiero na koniec, jak całą resztę mamy na poziomie 15. To są po prostu tacy ala nasi rycerze w twierdzy, że tak powiem, którzy walczą podczas zwabienia bohatera. No i właśnie, władca. Jest tutaj najważniejszy. Władca nam tych bohaterów w głównej mierze ubija, no i on tutaj głównie walczy, więc jego sobie ulepszamy. Wiadomo, z każdym poziomem kolejnym tego władcy on jest silniejszy. Tutaj, jak sobie klikniemy na władcę, to mamy jego statystyki, mamy jego poziom, no i to samo jak sobie klikniemy na trolle oraz gobliny. Natomiast, no mówię, te budynki są dość mocno useless. Tutaj ten władca jest najbardziej pożądany. No i mogę wam zaprezentować, możemy sobie albo kliknąć tutaj, znać bohatera. O, i chyba w sumie tak zrobię. No i zobaczcie, mamy tutaj najwyższy poziom na serwerze. Mamy tu oczywiście omówię o co z tym chodzi w tym no w tym rozdziale jak zdobywać duszę, ale pokażę wam, że klikamy sobie cyk, no i zobaczcie, najpierw się biją gobliny. To nie jest nic istotnego. Tutaj oni za dużo nie robią. No i zaraz wam pokażę dokładnie teraz trolem. Więc no wszyscy schodzą na hita no i zobaczcie, i na samym końcu się bije władca, jego mam najbardziej ulepszonego, jego mam też na poziomie oczywiście 15, jeżeli chodzi o budynek. No i on tutaj ma takie statystyki i generalnie on jest najsilniejszy i na nim się warto skupić, ale to są po prostu budynki takich naszych jednostek, że tak powiem, które pomagają nam zwabiać tych bohaterów z serwera, czyli innych graczy do naszego podziemia. No i na sam koniec mamy jeszcze wrota, prawie o nich zapomniałem, ale one również są. No i tak, jeżeli chodzi wrota do, do poziomu 5, jeżeli się nie mylę, zwiększają nam ilość możliwych, no, ilość możliwych graczy, których możemy zwabić. Czyli, jak widzicie, każdy jeden poziom wrót to jest plus jeden bohater i maksymalnie można mieć ich pięciu. Ja mam teraz zwabionych jeden na pięć. No i jak widzicie. Tutaj sobie, no tak to wygląda, nie? że po prostu wrota do poziomu 5 yy, to dają nam jednego bohatera więcej do zwabienia. Później, jak te wrota budujemy na poziom 6, 7 i tak dalej, no to jak widzicie, mamy tu napisane, ulepszenia powyżej poziomu 5 dodają 20% więcej dusz, czyli po prostu później już nie zwiększa nam się ilość graczy, których możemy zwabić do tego podziemia, ale zwiększa nam się ilość dusz, który, które pozyskujemy za zwabienie tych graczy. Więc, no mówię, potem to działa troszeczkę jak komnata tortur. No, ale to nie wiem, czy to dobre porównanie, ale mniej więcej, żebyście jako tako zrozumieli, i tak wygląda ogólnie opis wszystkich budynków w tym, w tym podziemiu. Teraz lecimy sobie dalej, i teraz mamy jak ulepszać budynki w podziemiu. I tutaj mam dla Was bardzo fajną ściągę, którą sobie przygotowałem. Która jest dokładnie tutaj, cyk, zobaczcie. Teraz sobie można zrobić screena. Teraz można sobie ogólnie zatrzymać film, przeanalizować. Mamy tutaj, jak po kolei rozwijać te wszystkie budynki. To jest oczywiście po angielsku, no ale myślę, że to nie jest nic trudnego. Najpierw sobie rozbijamy serce, traktor i gobliny na jedynkę. Potem sobie rozbijamy serce, drzwi i traktor na dwójkę. Potem sobie rozbijamy serce, traktor i drzwi na trójkę. Komnatę tortur na jedynkę i tak. I tak dalej i tak dalej lecimy, a zobaczcie, że później mamy już powtarzalny schemat, że tak powiem, czyli mamy serce, traktor i drzwi na ósemkę, potem mamy komnatę tortur, kopalnię złota, władcę i przygodomat na szóstkę, potem mamy znowu te trzy główne budynki na dziewiątkę, potem mamy znowu te poboczne, że tak powiem, na siódemkę i tak dalej i tak dalej, więc tym schematem można nawet i do tego dziesiątego poziomu serca traktora i tych drzwi sobie lecieć jest to bardzo przydatne, więc polecam tutaj zeskrinować i sobie ogólnie patrzeć dalej, jeżeli chodzi o to jak ja bym polecał to rozwijać po prostu później wiadomo, serce jest najważniejsze serce tutaj jest najważniejsze więc no musimy je mieć na jak najwyższym poziomie na top 2 dałbym traktor no chciałem powiedzieć traktor dusz to jest ekstraktor dusz, jego bym postawił na drugim miejscu, dlatego że traktor nie dość, że zwiększa nam pojemność tych dusz. Oprócz tego, wiadomo, szybciej się produkują te dusze. No to jeszcze dzięki temu, również mamy lepsze paczki, przede wszystkim z jakichś eventów i tak dalej, nie? Więc, traktor to jest troszeczkę taka twierdza, że tak powiem. Kto oglądał poradnik do twierdzy, ten wie, że na przykład, jak mamy jakiś, nie wiem. Jakiś event dużo zapowiedziany albo coś takiego, no to można się tutaj jednak pokusić, żeby ten traktor bardziej rozbudować. Tu wam jeszcze mogę powiedzieć, że na czas budowy poszczególnych budynków wpływają kwatery z twierdzy, więc to jest poniekąd powiązane. i mamy wyższe kwatery w tej twierdzy, tym tutaj szybciej w podziemiu również nam się budynki, że tak powiem, no budują, nie? Tym krócej po prostu to wszystko trwa. No i jeszcze oczywiście odsyłam do SF poradnika w przypiętym komentarzu tam macie od razu odnośnik do tego podziemia i tam macie również koszta wszystkie jak sobie chcecie coś zaplanować jeżeli chodzi o rozbudowę jak sobie chcecie powiedzmy nie wiem yy, no sprawdzić cokolwiek no, co tylko chcecie tak na dobrą sprawę wszystkie informacje macie pod tym linkiem który jest pierwszy w przypiętym komentarzu także polecam tam zerkać żeby sobie na przykład zobaczyć ile wam będzie potrzeba dusz żeby sobie zbudować kolejny poziom traktora albo coś takiego yy, tam macie wszystkie koszta to gorąco polecam że tak powiem, sprawdzać. No i dobra, jak to tutaj wygląda? Tak jak macie napisane, no takie główne budynki to jest właśnie te, to serce, ten traktor i te drzwi, więc to bym polecał wam budować jak, no jak tylko możecie któryś z tych budynków zbudować, to od razu bym to leciał. Takim kolejnym na samym początku, jak dopiero rozwijacie podziemie, budynkiem jest trener. Trener też jest bardzo istotny, fajnie nam tutaj pomaga w lochach, przede wszystkim pomaga wam, nam w jakichś przejściach, w pupilach i tak dalej, więc oni. Jego również bym nie zaniedbywał. Na początku kopalnia nie jest aż tak istotna. Można oczywiście ją tam podbić, według tej rozpiski, ale na tym na początku bym się jakoś bardzo nie skupiał. Przygodomat również dopiero chyba po. W ogóle, jak ja robię, może tak Wam powiem. Ja sobie robię tak, że yy, buduję serce oczywiście na poziom 15. Yy, później sobie staram się budować traktor na poziom nawet 13. Ostatnio zrobiłem, yy, zacząłem robić taką taktykę, żeby ten traktor zostawiać na poziomie 13. Yy, bo, jak nie, jakoś bardzo tam skipujemy w tym podziemiu. To ten traktor na poziomie 13 powinien nam wystarczyć, żeby te dusze cały czas mieć. Chociaż teraz na W60 bardzo długo nie było eventu. dużymi mi troszkę brakowały, żeby dalej to podziemie pocisnąć, troszkę tych dużych mi brakowało, ale ja traktor którą sobie zostawiam na poziomie 13, potem lecę trenera na poziom 15, potem lecę przygodomat na poziom 15, żeby mi się już ta awka odkładała, żeby tutaj ją zbierać, no i potem wiadomo, jakieś wrota, jakaś komnata, tutaj jakiś władca, żeby coraz większe poziomy zwabiać graczy do tego naszego podziemia, no i tak to ogólnie wygląda. Na samym końcu to co już wam powiedziałem, ulepszam siedlisko troli i goblinów na poziom 15 i dopiero później lecę kopalnię no jak już mam wszystko na 15 to lecę kopalnie po prostu dalej, tak to wygląda o co chodzi z przygodomatem, jak żeby to zdążyć, na poziomie 393 mamy tak zwany peak expa i na tym dostajemy ze wszystkiego najwięcej expa, więc ja ogólnie polecam, no do tego czasu, mam nadzieję, że jakoś tam wam się uda do tego 393 poziomu zbudować ten przygodomat na poziomie, na poziom 15 i po prostu już tą mawkę zbierać, wtedy wam się będzie codziennie 20 awki tutaj odkładać, no i na tym 300 393 poziomie odbierać całość a odebrać całość a po poziomie 393 polecam już tutaj lecieć no codziennie odbierać po prostu jak tylko macie to 20 awki, to odbierajcie po tym 393 poziomie bo tak jest najlepiej więc tak ja po prostu robię mówię no tutaj główne budynki serce traktor powiedzmy że te wrota to co mieliście na rozpisce można sobie w ogóle według tej rozpiski tam lecieć dalej bo to wiadomo to jest potem już schematycznie nie zapominać o trenerze, powiedziałbym że to jest nawet no albo trzeci albo czwarty budynek w zależności czy tutaj bierzemy pod uwagę wrota ten przygodomat, jak nie mamy co budować to wiadomo, jakiś tutaj przygodomat jakiś tutaj władce może, no coś z tych powiedzmy głównych budynków, takich najbardziej useful, no i potem dopiero jak już mamy to wszystko na poziomie 15 to lecimy trolle, lecimy gobliny i potem dalej kopalnie na 16, i tak dalej aż do setki tak to ogólnie wygląda no i co, jak nie mamy dusz na kolejny, według rozpiski na przykład, na kolejny budynek albo tutaj mówię, na jakieś kolejne serce Kolejny traktor, musimy czekać, aż nam się uzbierają. No to wtedy lepiej jest puścić cokolwiek, żeby tutaj nie marnować czasu, niż na przykład no, nie puszczać nic i żeby się nam nic nie budowało. To jest zresztą taka sama zasada jak w przypadku twierdzy. No i czy coś mogę jeszcze więcej dodać? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Wiadomo, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, że tak powiem Jeżeli ktoś chce mieć ten traktor na wyższym poziomie Komuś nie zależy, że ten przygodomat jak najszybciej zbudować na 15 Tak samo trenera No to można sobie po tym sercu 15 polecieć traktor wyżej Na jakiś poziom 14 albo nawet 15 Ale ja ostatnio przestałem tak robić I generalnie to oddaję Tu też musimy sobie sprawdzić jak są rozplanowywane eventy dusz Czy będzie ich dużo Jak zaczynamy to podziemie rozbudowywać Tam przez najbliższe miesiące w kalendarzu do eventów, czy będzie ich mało, wszystko to musimy sobie sprawdzić, żeby to jakoś rozplanować. Jak będzie dużo, to myślę, że traktor na poziomie 13 w zupełności wystarczy. I dopiero jak zbudujemy trenera na 15, tutaj przygodomat na 15, to możemy tego, ten traktor na 15 dobić. My się, ja tak robię i mi się wydaje, że to wcale nie jest takie złe. No i co? I chyba wszystko jeżeli chodzi o to rozbudowywanie. No nie podaję Wam tak po kolei, no bo to wszystko mieliście na rozpisce. Yy, podaję Wam, które budynki są najważniejsze, o które trzeba dbać, yy, które trzeba tam jako tako, powiedzmy, pielęgnować i je po prostu rozbudowywać jako pierwsze, yy, aż wszystko będziemy mieli na poziomie 15. No to wszystko zależy od tego, yy, co w danym momencie potrzebujecie. Jeżeli będziecie mieli dylemat, na przykład, nie wiem, yy, macie za dwa tygodnie event duży i powiedzmy, yy, chcecie albo budować traktor, albo trenera, no to wiadomo, że lepiej jednak ten traktor puścić na kolejny poziom, żeby nam większe paczki leciały z tego eventu dusz. Więc to są takie dylematy, które są zależne od danej sytuacji na serwerze, danej sytuacji, jeżeli chodzi o eventy, no ale myślę, że takie wiecie. Najpotrzebniejsze rzeczy wam powiedziałem, jak to tutaj lecieć, jak to rozbudowywać. No i wszystko, nie? Jeżeli chodzi o ulepszenia, tutaj jeszcze może jednostek, to może też w ogóle podciągnę. Wiadomo, władca jest bardzo ważny również, bo im mamy mocniejszego władcę, tym możemy wyższy poziom zwabiać do naszych podziemi, a co za tym idzie, on nam daje więcej dusz. Natomiast no tutaj władce to bym ulepszał dopiero, nie wiem. Chyba szczerze mówiąc, ja tak przynajmniej robię, że jak już mam tutaj serce na 15, traktor na 15 trenera, przygodomat, komnatę i wrota, to chyba dopiero tego władka jakoś bardziej ruszam. Wiadomo, on nie jest tam na jakimś pierwszym poziomie ciągle, tylko tam jakieś grosze w niego wrzucam, jak mam akurat wolną chwilę. W sensie wrzucam, no po prostu buduję go, ale generalnie powiem Wam szczerze, że tego władca dopiero tego władcę chyba dopiero po tych budynkach bym leciał dalej. Można jednostki ulepszać, natomiast jak widzicie, gobliny ja mam ulepszone razy 0, tutaj mamy trole ulepszone razy 0, tu mamy w ogóle ich poziom. Na poziom wpływa no w ogóle maksymalny poziom to jest 600 na to wpływa, który mamy poziom budynku plus tam ile go razy mamy ulepszonego tą daną jednostkę. No ale jak widzicie, no ja tutaj mam gobliny razy 0, trole razy 0, no a władce mam razy 700. Tu mamy na na jego cechy. Wiadomo, władca najlepiej, żeby był na tyle ulepszony, żeby po prostu zbijać tobie jeden gracza i nie mieć z nim problemów. Więc no ja tutaj mam 242 tysiące. 000 tych cech, tak jak zresztą widzieliście, jak tam kogoś zwabiłem, no i dzięki temu bez problemu najwyższy poziom na serwerze sobie zbijam. No, także tylko tego władca ulepszajcie, jak widzicie, to kosztuje duszę, to kosztuje golda. Starajcie się tam jakoś podbijać, jak macie jakieś wolne dusze, jak tam nie możecie kolejnego gracza zwabić czy coś takiego, to starajcie się o tym pamiętać, ale tutaj tych pozostałych dwóch jednostek zupełnie nie ma sensu ulepszać. Dobrze, no i na sam koniec mamy jak pozyskiwać dusze. Jak możemy tutaj zdobywać te dusze do właśnie naszych podziemi? No i dobrze. Przede wszystkim to jest to, o czym już powiedziałem, czyli to zwabianie bohaterów do naszego podziemia. Jak to działa? Działa to tak, że im wyższy poziom bohatera zwabiamy, tym dostajemy za niego więcej dusz. Czyli wiadomo, no ma też wpływ na to komnata tortur, ma tutaj wpływ, mają wpływ wrota podziemi. Natomiast, jeżeli chodzi o Poziom bohatera, którego zwabiamy, to też jest bardzo istotne, żeby tutaj sobie zwabiać jak najwyższy poziom, w tym no, jak najwyższy poziom gracza. Po prostu do tego podziemia na początku robicie tak. Najlepiej, jak jesteście w jakiejś gildii ogarniętej, albo sami taką gildię tworzycie, to robić listę tak zwanych Golasów na danym serwerze, czyli po prostu osób, które nie mają żadnego eku założonego, nie mają żadnych potek, bo takie osoby mają po prostu niskie statystyki i dzięki temu można je bardzo bardzo łatwo do tego podziemia zwabić i wiadomo Władek nie jest potrzebny jakiś gigamocny no i jakoś tam to ogólnie idzie, więc to jest pierwszy sposób na zdobywanie tych dusz, no jak jesteśmy już tutaj na tym etapie co ja, czyli no już na takim późniejszym etapie no to wiadomo, ja już tego władcę mam ulepszonego tak bardzo, że nie muszę szukać golasów, tylko po prostu ubijam sobie najmocniejszego gracza na serwerze a w zasadzie gracza z najwyższym poziomem na serwerze i to mi nie sprawia problemów, no ale na początku jak do dopiero serwer startuje i tak dalej. To jest moda na tak zwanych golasów. Pewnie jak ktoś jest bardziej w gierce to już o tym słyszał. I tych golasów sobie tam robicie listę, wrzucacie na jakiegoś Discorda gildyjnego, na pocztę czy coś. No i po prostu ich ubijacie, podajecie najczęściej, który dany golas ma level. No i jak... Yy powiedzmy dojdziecie już do maksimum bo też zwróćcie uwagę, że mamy tutaj coś takiego zwabieni herosi 1 na 5 max dusz za poziom 508 to oznacza, że ja w tym momencie zbiłem gracza, który ma poziom 507 no i teraz powinienem zbijać gracza, który ma poziom 508, żeby po prostu tych dusz dostać jeszcze więcej i to nam za każdy atak rośnie natomiast jak ja zbijam ciągle 507 no to wiadomo, że tego nie przeskoczę bo nie ma gracza z wyższym poziomem na serwerze ale jak wy na przykład, nie wiem zaczynacie dopiero pod ziemię i od razu Zbijacie gościa, który ma poziom 50, to możecie go sobie zbijać aż do momentu, gdy tutaj ten napis na dole max dusz za poziom nie będzie wynosił 51. Jak wtedy już będzie wynosił 51, no to musicie się najlepiej przerzu przerzucić na koś z wyższym poziomem, żeby tych dusz dostawać więcej. Każde zwabienie to jest tak jakby poziom do góry. Wiadomo, że potem już nie będzie jakichś lepszych golasów, potem już nie będziecie mieli władka na tyle mocnego, żeby jakieś wyższe poziomy zbijać, i tak dalej, i tak dalej więc no, możecie się na jednym zatrzymać i przez jakiś tam czas sobie tylko jego ubijać, mimo że już będziecie na tym maxie no ale najlepiej jest jak najwyższy poziom na serwerze ubijać żeby tutaj tego maksa cały czas windować do góry, że tak powiem no i to jest jeden z takich popularniejszych jedna z popularniejszych metod, sposobów na pozyskiwanie tych dusz oczywiście wiadomo odbieranie z ekstraktora dusz, natomiast jak jesteście ponad limit to już tego nie możecie robić ze wszystkiego dostajecie dusze jak jesteście Ponad nimi tutaj skółka. To jest też kolejny sposób na pozyskiwanie dusz. Tak samo kostki, chociaż z kostek leci bardzo mało. Tu wam zaraz pokażę w ogóle grafikę, jak to wygląda. Kostki, kolejna sprawa. No i co? I oczywiście paczki. Jak mamy event dusz, czyli to, co ja mam teraz, tutaj wam mogę pokazać. Dni diabelskich dusz, no to mamy możliwość znalezienia dusz podczas zadań. No i takie paczki nam lecą. Tak samo jak z drewnem i kamieniem do twierdzy, które są, tak jak już powiedziałem, determinowane przez poziom. Determinowane, kurde, nie co ja mam z tym słowem dzisiaj, które są po prostu ustalane można powiedzieć poziomem ekstraktora, im jest wyższy poziom ekstraktora, tym te paczki są większe, więcej dają, no i to są takie główne sposoby na pozyskiwanie tych dusz wydaje mi się. Jeżeli chodzi o tą grafikę, którą Wam powiedziałem, to jest dokładnie taka grafika. Jak widzicie, mamy tutaj napisane w zależności od poziomu ekstraktora, ile nam daje dusz. No, wszystko to, co powiedziałem, czyli dostajemy dużo jak nam poleci 3 razy kostka z duszami, 3 kostki z duszami, ile nam poleci, jak mamy cztery kostki z duszami, ile jak mamy 5 kostek, ile nam leci z kółka i ile nam leci z eventu. No i jak mamy traktor na poziomie pierwszym, to to są dość małe ilości. Natomiast jeżeli mamy traktor na poziomie 15 no to te ilości są o wiele większe. No niestety miałem to robić bez cięć, ale miałem telefon, który musiałem odebrać, więc musiałem zrobić cięcie. No ale tak czy inaczej chyba wszystko. Chyba to są takie metody, dzięki którym możemy te dusze pozyskiwać, tak jak widzieliście na tamtej grafice. No i generalnie tyle. Wydaje mi się, że tyle podziemie, naprawdę nic skomplikowanego. Myślę, że tutaj wszystko na spokojnie można sobie obczaić, wszystko tutaj na spokojnie. Oczywiście można dopytać w komentarzu, jakbyście czegoś nie zrozumieli, albo coś tam bym źle powiedział, czy coś. To pytaj w komentarzu, chętnie Wam odpowiem, no ale raczej tutaj nie ma nic zbytnio skomplikowanego, co by mogło Wam jakieś problemy przysporzyć. Wiadomo, na początku jest dość ciężko ogarnąć, jak ktoś jest nowym graczem, no ale wszystkie budynki mają opisy. Zapraszam również do SF poradnika, tak jak już wspominam chyba trzeci raz w tym filmie, tam też możecie się wszystkiego dowiedzieć, możecie sobie przeczytać dokładnie jak to działa wszystko. No i chyba tyle, chyba generalnie tyle. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję że się podobało. Oczywiście subskrybujcie dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również, tak jak już wspomniałem, pytać, czy coś tam, nie wiem, muszę dopowiedzieć może, to Wam odpowiem w komentarzu, czy czegoś nie zrozumieliście, czy może coś źle powiedziałem. Pytajcie, piszcie, chętnie się do tego odniosę. No i możecie pisać również w komentarzu to, co powiedziałem na początku, czyli jaką byście chcieli, w zasadzie jaki byście chcieli jeszcze poradnik odświeżający Żony z 2023 roku, który powinienem nagrać. Jak będzie dużo łapek w górę pod jakimś tam komentarzem albo dużo osób będzie pisało o czymś konkretnym, to również to chętnie nagram. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!